rosyjskim bez zarzutów w takiej sprawie, to jest draństwo i to jest brak etyki, etyki dziennikarskiej, to jest brak zupełne zeszmacenie zawodu dziennikarza. Także Piotr, nie będziesz sam, tylko będziesz blisko, bardzo blisko. Ojca Michnika nie ma? Nikogo od ojca Michnika nie ma? Chciałbym powiedzieć... Bez mikrofonu. Bez mikrofonu, to wszystko zbiera. Ale na sali nie będzie słyszeć. Nie będzie. Tak? Tak. Ale w internecie. Chciałem powiedzieć, że zależało mi na tym, żeby przyjechać chociaż pod koniec, żeby nie zaburzać spotkania na początku, ale zależało mi na tym chociaż, żeby pod koniec przyjechać. I żeby osobiście Zbyszkowi, zależało mi na tym, żeby Zbyszkowi osobiście podziękować za wsparcie. Dlatego, że może nawet nie chodzi tylko, proszę Państwa, o mnie. Tak, to ja może nie jestem aż tak ważny, ja nie pełnię żadnych funkcji publicznych w Polsce, ja nie jestem żadną ważną osobą. Natomiast ważne jest co innego. Ważne jest, że w ten sposób możecie, każdy z Was jutro może być wyeliminowany z życia publicznego, z własnego honoru, z godności przede wszystkim, właśnie z godności. I ja nie wiem, ja może się zagalopowałem, może za dużo mówiłem w mediach, ale z drugiej strony miałem tą świadomość, że mówię prawdę. To mi dawało pewną moc, pewną siłę. Natomiast prawda jest taka, że nie żyjemy w państwie prawa. Dlatego chciałbym Wam podziękować, że jesteście razem ze Zbyszkiem. I bądźcie z nim do końca. Dziękuję. Dobrze, no to witam Państwa. I proszę o pytania, jeśli są. Tak. Teraz już formalnie się zapytam. Panie Zbyszku, tak, ja reprezentuję partię Dzielny Tata. Wpisałem się panu w tej chwili na listę poparcia. Ponieważ będzie pan chciał startować do Sejmu, pytanie jest następujące. Czy chce pan wchodzić w jakieś koalicje? Czy widzi pan też współpracę między partią Dzielny Tata a partią Stonoga Partia Polska? Pod kątem, bo my jesteśmy partią centrową i walczymy z systemem. Nasi członkowie są po prostu uwikłani w sprawy sądowe. Ja w tamtym tygodniu miałem maraton sądowy od poniedziałku do czwartku. Byłem oskarżony dwukrotnie przez tego samego sędziego, przez ten sam sąd, tak jak o nękanie mojego syna, bo dwa razy byłem w szkole, więc to tak wygląda. Na pewno partia Stonoga Partia Polska będzie chciała współpracować ze wszystkimi środowiskami politycznymi w Polsce, nie uwikłanymi w dotychczasowe procesy, dotychczasowe ekipy rządzące. Natomiast jeśli chodzi o zaangażowanie, jeśli będę widział, że człowiekowi dzieje się krzywda, że człowiekowi odbiera się prawo, to na pewno będę się angażował we wszelkie jego typu akcje. Natomiast jeśli będzie tak, że trzeba będzie się angażować w spór pomiędzy matkę, ojca a dziecko, to politycznie absolutnie nie będę się w to angażował, a to dlatego, że zawsze w tym sporze obie strony mają jakąś część racji, a beneficjentem wszystkich złych rzeczy jest dziecko i to dziecko cierpi. Pan mnie na dole przed chwilą pytał o pana Wojciecha Szpunera. No, ja wiem, że ten człowiek walczy o to, by tą córkę miał na stałe, ale jeśli on zabiera to małe, 7-letnie dziecko na każde spotkanie, jeśli to dziecko słyszy negowania matki, jeśli to dziecko słyszy złe słowa na matkę, to jest skrajna nieodpowiedzialność i dawno już bym mu w tym konkretnym przypadku za to, jak walczy o to dziecko, niszcząc to dziecko, dawno bym już je zabrał, będąc na miejscu sądu. A jak pan wyobraża sobie taką sytuację? Ja ostatnio się spotkałem, byłem oskarżony o nękanie mojego syna i prokurator rejonowy Janusz Gajewski z prokuratury rejonowej w Świnoujściu wymuszał zeznania od mojego 14-letniego syna, że miał być nękany przez ojca i dzieciak mówi, że on nie chce w ogóle w czymś takim uczestniczyć. Tak. Dorosły człowiek ma prawo odmówienia zeznań, a prokurator w towarzystwie psychologicznym
psychologa, który ma być biegłym, a nie jest biegłym, wymusza zeznania. To jest przestępstwo. Proszę pana, ale to znowu jest pański referat sprawy. Nie. Trudno się jest wypowiadać, zajmować stanowisko w sytuacji, kiedy nie zna się dokumentów, tak? Nie, no, ale to ja mówię, ja zakładam, że pan mówi... Można przymykać oczu na rozwiązania systemowe z 63 roku. To nie jest konferencja prasowa i briefing w sprawie dzielnego taty. Także bardzo przepraszam. Proszę bardzo. A jeżeli chodzi o... Albert, wychodzimy. Przepraszam, współpraca polityczna z Ruchem Narodowym, Korwinem, WNP, jak to wygląda? Jeśli będą chcieli, drzwi są otwarte. A jeżeli chodzi o to pójście po władzę, to już w tych najbliższych wyborach? Tak, już w tych najbliższych wyborach będziemy startowali, będziemy tworzyli listy i startowali wybory. A jaki wynik wyborczy pan liczy? 12%. Panie Zbigniewie, dzisiaj ogłasza pan utworzenie partii, ale 3 tygodnie temu w hotelu Sheraton na konferencji prasowej zaoferował pan 4 miliony złotych na, jeśli wszystkie partie antysystemowe się zjednoczą. Wiadomo, że dzisiaj jest już musztarda po obiedzie, ale czy to jest nadal aktualne? My przyczepiliśmy się do 4 milionów złotych. Te 4 miliony złotych to nie pieniądze z kieszeni pana Stonogi, który by je nielegalnie do partii wprowadził. Chodzi o to skrzyknięcie ludzi, że na podstawie obliczeń i zaangażowania ludzi w różne moje akcje charytatywne można byłoby się spodziewać, że Zbigniew Stonoga jest w stanie dać partiom antysystemowym 4 miliony złotych poprzez poparcie, po prostu poprzez wpłaty swoich zwolenników, których, jak wiemy, jest około 1 miliona osób już w Polsce, bo skasowano profil, na którym było 500 000, już jest 250, więc 750 tysięcy, ale jest też duża część ludzi, która w żaden sposób się formalnie nie ujawnią. Ona pójdzie w zaciszu urny wyborczej, skreśli kandydata partii Stonoga, ale dziś nie powie, że go popiera, bo nie wypada, bo jest z dobrego domu, bo są też przyzwoici ludzie, nie tylko, że są też przyzwoici, ludzie przyzwoici są w każdych środowiskach, w tym także w tych środowiskach, które po prostu z czystego pragmatyzmu. No, dziś się nie przyznają do tego, że popierają Stonoga, bo nie wypada, że profesor jakiś nauk medycznych popierał faceta, który źle na lewo i prawo nieprzyzwoite słowa w przestrzeni publicznej. Ale jeszcze nie zamyka pan się na taką możliwość, że jeśli te partie się z panem jakoś dogadają, to... Nie dogadają. Ja już chodziłem, spędziłem 8 miesięcy, żeby ich przecież pan pamięta, żeby się zjednoczyli, etc. Nikt tego nie zrobił, więc dziś będą musieli przyjść, zapukać do drzwi pana Stonogi i powiedzieć, co dają w zamian. Czy dają w zamian wzajemne wyniszczanie się i atakowanie, i czy chodzi im o stołki w Sejmie, czy o Polskę, bo tych od stołków to ja nie chcę, a tych od Polski to na pewno do wspólnego tworzenia list wyborczych do Polski. Ostatnie pytanie, czy nie żałuje właśnie pan, że musi pan iść sam zamiast z liderami innych partii? Jedyne, czego w tej chwili żałuję, to to, że nie udało mi się przekonać ludzi do tego, że Stonoga chce wielkiego, ogromnego zjednoczenia polskiej prawicy, ale z drugiej strony, kiedy dziś patrzę na postępowanie Pawła Kukiza, gdybym takich wszystkich zjednoczył, a Paweł Kukiz dopuściłby do siebie SB-ków z KGHM-u, tak jak to ma miejsce, to bym sobie plutł w twarz. Fajnie, że tak wyszło. Drzwi otwarte, zapraszam. Jeszcze mam pytanie, jaki pomysł na kampanię wyborczą, czy jakieś konsultacje społeczne, ewentualne zmiany w programie? Konsultacje społeczne to część tego programu, jak gdyby na część każdej kampanii, ale przede wszystkim muszę pani powiedzieć, że będę chciał zrobić tego, czego w Polsce dotąd nikt nie zrobił. Kończy pisać się projekt ustawy dekomunizacyjnej i będę chciał treść tego projektu zapoznać z nią opinię publiczną i podczas kampanii, nie wchodząc jeszcze do parlamentu, zebrać 100 tysięcy dodatkowych podpisów, by niezależnie od wyniku wyborczego ten projekt złożyć do laski marszałkowskiej. A jaki to jest na kampanię? Autobus, kolej, samochód? Ewcia Kopaczowa lata PO busem, drugiego teraz sadzili do pociągu, byle jakiego, ale jedzie. Stonoga będzie latał śmigłowcem ładnie obrędowanym, z pozdrowieniami na pewno życzliwymi dla rządzących. Jako senior mam jedno pytanie. Proszę bardzo. Nazywam się Janusz Komór i usłyszałem, że ograniczenie jest prawa wyborczego do 35 roku życia. Czy zdaje sobie pan sprawę, że to jest naruszenie artykułu 14 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności odnośnie dyskryminacji? Proszę pana,
to bardziej była zapowiedź organizacyjna. Chodzi w tym zamyśle 35-latków chodzi o to, że mamy bardzo mało czasu do wyborów. Nawet zakładając, że one będą dopiero w październiku, choć ja myślę, że będą we wrześniu, zakładając, że będą w październiku, jest bardzo mało czasu i my nie zdążymy zweryfikować ludzi, bo tych ludzi trochę na listach się pojawi. Więc przede wszystkim to jest wewnętrzne ustalenie takie partyjne. Niemniej jednak w przyszłej kadencji, jeśli w ogóle w tej wejdziemy, no będzie czas na to, żeby te listy poukładać i ludzi zweryfikować. No jeśli trafi nam się człowiek starszy, który jest powszechnie znany z tego, że nie był kacekiem, to go weźmiemy. No ale jak trafi się nam człowiek starszy... Rada prosta, poszukajcie w internecie, filmiki są, jak występują ludzie przed sądami, jak oskarżają sędziów, jak wyzywają od bandytów, bydlaków, innych, jak pytają się o podstawy prawne legitymowania publiczności na ważnych sprawach. Między innymi na takiej sprawie zostałem zapytany, jaka jest podstawa prawna legitymowania dorosłej publiczności. Dostałem 6 tysięcy złotych. Pana wyniesiono, prawda? Pana raz siłą wyniesiono z sali rozpraw. 3 razy mnie wyniesiono. Ja raz widziałem. 3 dni, po raz trzeci. Proszę pana, pan dostanie 1 u nas. I chodzi o to, że sędziowie Sądu Najwyższego potrafią liczyć do 2. Konstytucja mówi, postępowanie sądowe jest co najmniej 2-instancyjne. Według nich 1 równa się 2. Jest to skandal, a Seremet 1,5 dnia temu nie zwrócił na to uwagi. Tolerował bezprawie, czyli jest poplecznikiem przestępstw. Dostał pan zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. 25 zostało zażalenie złożone, czyli w 2 dni po tym incydencie, jak wynoszono mnie w Sądzie Najwyższym. Pana serdecznie zapraszamy. Niech proszę się z nami skontaktować, bo pan, w panu widzę, płynie moja krew. Tylko niech pan trochę zacznie po nich jechać jeszcze, wie pan, tak jak ja. No, ja już aż wyprysków dostałem, jak patrzę na nich. Wyprysków. Proszę bardzo. Kiedy ogłosicie państwo listy? Listy ogłosimy po ogłoszeniu przez pana prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej terminu wyborów, bo wcześniej byłoby to niezgodne z prawem. A jakie znane twarze? Ze znanych twarzy twarz Zbigniewa Stonogi byłaby, gdyby nie był karany, ale może Jędrek Duda mnie ułaskawi. Kto wie, wie pani, tu wyroki boskie nie są znane i być może, że Zbigniew Stonoga będzie posłem. No w końcu dałem mu prezydenturę, 514 tysięcy głosów. Dziękujemy za ten serdecznie. Panie Zbigniewie, jeszcze 2 pytania. Tak? Panie Zbigniewie, słyszał pan o polskich pracach naukowców o grafenie. PSL próbuje tam wstawić swojego człowieka do instytutu. Jak zwykle to rozwalą, bo w Blu-rayu też mieliśmy osiągnięcia. Niestety ucichło. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, czy pańscy współtworzyciele partii, osoby, które będą startować z pana list, podpiszą zobowiązania programowe, te, które są wyszczególnione, że jeśli zagłosują przeciw nim, to poniosą jakąś odpowiedzialność? Bardzo fajne pytanie. Proszę państwa, ponieważ w polskim życiu publicznym, politycznym wielokrotnie były takie skandale, nawet w samobronie, że tam jakieś weksle, później przepychanki, to u nas uregulowaliśmy tę sprawę w statucie. Każda osoba, która będzie chciała startować z naszych list, będzie musiała przed rozpoczęciem wyboru poddać się rygorowi artykułu 777 Kodeksu Postępowania Cywilnego, czyli poddać się rygorowi dobrowolnej egzekucji jako zabezpieczenie polegające na tym, że jeżeli taka osoba wejdzie na naszych plecach do polskiego parlamentu i nas oszuka, zagłosuje nie tak, jak tego chcemy, lub pójdzie do innego klubu, to będzie się to równało karze z góry umówionej 250 tysięcy. Nie trzeba weksli, siódemki są, rygor siódemek jest bardzo skuteczny, nadajemy klauzulę, egzekucja trwa około 30 dni i taki pan czy pani posłanka... Ale wolałbym jednak o restrykcje finansowe, bo nie ma tak po kieszeni kogoś. A mówimy 250 tysięcy złotych to kosztuje. Okay. Także myślę, że nikogo nie będzie, ponieważ będą z nami wchodzić ludzie młodzi, no to nie sądzę, by stać ich było na 250 tysięcy z dnia na dzień. Więc sami będą decydowali o swojej przyszłości. Jeśli... A pytanie jeszcze o, że powiem, naszych osiągnięciach technicznych. Czy będzie pan ten temat rozgłaszał? No bo to jest kpina. Proszę pana, to jest prezentowane od wczoraj. Ja ten temat znam od wczoraj, bo 1000 linków na minutę mi wklejają. Moje wpisy są kasowane też, bo jest wspólny założony profil. To znaczy ja do pana nie pisałem, tylko jest profil. Znaczy, o temacie wiem od wczoraj, bo jest wklejany, jest wielki spam tego tematu. Tylko że osoba, która prezentuje, tu ja nie chciałbym pochopnie oceniać, osoba, która to prezentuje w sposób, w moim subiektywnym odczuciu prezentuje to w sposób taki
nie do końca neutralny. I z tego powodu tego nie opublikowałem. Ale to o Facebooku nie gadamy. No ale lepiej coś z tym zrobić, bo znowu kolejną szansę zmarnujemy. Nie wymyśliliśmy tej technologii, ale coś trzeba w końcu robić. Jak tam się pan Kuźniar czuje, dobrze? Dobrze. A tak na poważnie, jak to poszło tak w redakcji, żeby stonogę, pedofil, złodziej, hochsztapler, to naprawdę jest tak płytkie już w TVN-ie? A nie, to nie nasz briefing, także. Oraj. Jak przejmę władzę, będzie. Ale dziękuję, że państwo jesteście, jakkolwiek wydawca zadecyduje, co z tego pójdzie, nie? Bo z tego może pójść tylko kadr. Stanowce postawione nowe zarzuty za ujawnienie akt Armenii. Dziękuję pięknie. Panie Stonogo, posiadał pan informacje na temat śmierci Lepera, to co się z nim stało dużo, dużo wcześniej. Dlaczego pan tego wcześniej nie ujawnił, a dopiero niedawno? Ja dotąd nic nie ujawniłem, ujawniłem tylko stan faktyczny, moją wiedzę osobistą. Natomiast Andrzej Leper, z całą pewnością świętej pamięci Andrzej Leper, jeszcze do ludzi, mimo że już nie żyje, przemówi. A dlaczego ludzie po prostu w tych wyborach ponad 20% zagłosowało na Kukiza i co oni musieli mieć w głowie, bo te same Jowy, to uważam, że to jest coś złego, a ten Kukiz po prostu użył jakiejś tanie sztuczki i to spowodowało, że on ma 20%, tak samo jak Palikot, że on też niby, że chciał legalizować marihuanę, a to się okazało później, też się dostał do Sejmu. Dlaczego właśnie tacy ludzie jak Kukiz, czy taki Palikot, który dostał się do Sejmu, mają po prostu szansę się dostać do Sejmu, a obiecują byle co? Proszę pana, to jest kwestia naszej świadomości, świadomości dokonywanych wyborów i odpowiedzialności za te wybory, bo nie są odpowiedzialni tylko politycy, którzy dziś rządzą. Ktoś ich wybrał i to jest świadomość podejmowanych przez siebie decyzji. Głosujmy świadomie, po prostu głosujmy świadomie. Oceniajmy tych ludzi nie po tym, jak już są w parlamencie, oceniajmy ich w momencie, gdy skreślamy krzyżyk obok ich nazwiska. No ale ja uważam, że u nas w kraju są ludzie, którzy przypominają chyba prawo, czynne prawo wyborcze odebrać, bo po prostu nie wiedzą, co robią. Dziękuję bardzo. Nie wiem, jedno pytanie szybciutkie. Bo jakiś czas temu mówił pan o tym, że będzie pan uruchamiał swoją telewizję. Czy pomimo zaangażowania w politykę dalej będzie się pan trzymał tego tematu, uruchomimy to? Jak chłopaki, jak PiS nie wygra wyborów, to Republika nie dostanie kasy. A jak nie dostanie kasy, to zbankrutuje, bo oni już nie płacą pensji nawet. Więc wolałbym za bezcen Republikę kupić, bo mają koncesję, platformę dostęp już, niż płacić za sprzęt. Wie pan, jak weźmiemy ten sprzęt, który tu stoi, wyjdziemy za drzwi sklepu, to on jest 50% mniej warty. Więc wolałbym, żeby zbankrutowała Republika, no bo łatwiej by mi było, nie? I Kanie bym wysłał do domu i tych wszystkich oszołomów tam. Także na tej zasadzie. Zbigniewie, ostre pytanie, tylko proszę oczywiście poważnie potraktować. Czy według pana Paweł Kukiz jest człowiekiem postawionym przez kogoś? Ja nie atakuję Pawła Kukiza, nie wiem, nie odpowiadam, nie znam się, zarobiony jestem. Nie spać, wiedzać, ale to taki może chyba hipokryta, taki jak Palikot. Ale nie oceniam Pawła Kukiza, ja oceniam fakty, które znam. A fakt jest taki, że Falenta mówi o prezydencie Lubinia, Lubonia? Lubinia. To co mówi, no. Tom 22, zdjęcie 137 i dalsze. Proszę przeczytać zeznanie pana Marka Falenty. I porównać z tym, kto przy Pawle Kukizie dzisiaj jest. Dziękuję państwu. Dziękuję za przybycie.